Nazywam się Agata Rubik i wraz z Piotrem Rubikiem, to ja. Jesteśmy uczestnikami programu Power Couple. Może uczestniczkami? No nie wiem, chyba nie. No to jesteśmy uczestnikami programu Power Couple, a dziś weźmiemy udział w specjalnym challenge'u pod tytułem Jak dobrze znasz swoją partnerkę, swojego partnera? 3, 4. Wydaje mi się, że mam oczy brązowe. Dobrze ci się wydaje, kochanie, masz brązowe. Jestem spod znaku strzelca. Oczywiście. Już? Oczywiście, że się wzruszam. I to tak naprawdę przy każdym wzruszającym roniu łzę albo dwie. Ale bzdury gadasz. No jak to nie? W ogóle nie płaczę, to ja płaczę. Ale ja to ukrywam, ja płaczę po prostu. To wewnętrznie chyba. Nie płaczę, Piotr nie płacze na filmach. Come on. Ciężko wybrać z tak małej ilości irytujących cech, ale zaryzykuję spóźnialstwo. Tyle, że ja się nie spóźniam. To Piotr uważa, że ja się spóźnię i go to irytuje, bo on uważa, że ja się spóźnię, a się jeszcze nigdy nie spóźniłam. Mhm. Dobra. A kiedy się spóźniłam? Na przykład dzisiaj. No 5 minut to 10. Wręcz wypada. No do 15 można. U mnie nie. Ja się nie spóźniam nigdy. Słucham? Napisałem już tak, jeśli musiałem coś wybrać, to Agata, ale raczej chyba nikt z nas. Ja bałaganiarzem? No. Kochanie. Większym. No, w skali mikro po prostu. No my nie jesteśmy w ogóle bałaganiarzami. Nie, a ty napisałeś ale... to? Oczywiście, że ty. Ja jestem bałaganiarzem? No, a kto jestem rozrzuca pedantem. Swoje rzeczy? A rozrzucam, ale to na chwilę, to artystycznie. Tak. Rozumiesz, to jest performance. Nie. Piotr dba tylko o swój sprzęt. O nic więcej. No, a o ciebie? No i o mnie. No widzisz. A o dzieci? No dobrze, ja mówię o rzeczy. Widzisz. Ale bałaganisz, kochanie. Ale tylko na 5 sekund. Dopóki nie posprzątam. Nie mam żadnej wątpliwości. Ponieważ Piotr nie gotuje. Poczekaj. Mówiłam ci. Wiem, nie pamiętam. Mówiłam ci. Przypomnij sobie. Ach. Dobra, przypomniałem sobie. Piotr. Zdecydowanie ja. No, gdy zobaczyłem po raz pierwszy, to nie znałem charakteru jeszcze. Powiem tak, że całość. A to, co ty napisałaś? Buzia. No okej, okay, ale to się jakby mieści. W sensie mieści. Twarz. W sensie to, twarz. To się mieści w zakresie tego, co ja napisałem, czyli całość, żeby mi się podobało wszystko. Buzia, włosy, oczy, figura, no po prostu wszystko. Ideał. Ideał. Australia, Sydney. Jadałam Sydney i Honolulu. Okej, bo ja dałem tylko jeden, ale Agata słusznie, no Honolulu jest na drugim miejscu z tych najbardziej ulubionych kierunków podróżowania. No ale jesteśmy zgodni, no. Zaliczone. Zaliczone. No nie wiem, no jest pełno takich rzeczy, no poczekam, aż Agata napisze. No dobrze, no. Urodziliśmy dzieci, napisałaś. No przecież to ty urodziłaś. No, ja ale... tylko zrobiłem. No dobrze, no to można powiedzieć. Tak jakby mam wiadomo, na myśli, no, że zostaliśmy rodzicami. O. To jest wszystko prawda. No, zjedliśmy ślub. Zjedliśmy razem po raz pierwszy sushi. Ja... Co ty gadasz? No tak. Przecież jak zanim się... To ja
A ty już jadłeś sushi wcześniej. Tak? Ze swoimi poprzednimi dziewczynami. Ja nie miałem poprzednich dziewczyn, co ty gadasz w ogóle? Razem, no to razem to wszystko robiliśmy po raz pierwszy. No właśnie. No ale to jest bez sensu, coś co robiłeś po raz pierwszy w życiu ze mną, kochanie, źle zrozumiałeś pytanie. Jak zwykle. Jak widać, wiele odpowiedzi mieliśmy zgodnych i trafnych. Co do niektórych się różnimy, ale... Ale to naprawdę jest nieistotne, ponieważ i tak znamy się po prostu doskonale i... Co będziecie mogli zobaczyć w programie Power Couple? Tak jest, oglądajcie w soboty o 20:00 w TVN i w player.pl. Do zobaczenia.